Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dawno mnie nie było. Miałem zapalenie oskrzeli z przerzutem na lewe płuco. Tak więc trochę poleżałem. Jeszcze do końca nie jestem wykurowany, ale jakoś już chodzę i zdaję sobie sprawę z tego, że jak nie pójdę w góry, to raz, że mnie za przeproszeniem szlak trafi, a druga sprawa, że nie wyleczę się, bo ja nie potrafię się tak leczyć w domu będąc. Dlatego też no jestem w takiej okolicy. Góry pomagają mi się wyleczyć, bo to jest mój naturalny, to jest moje naturalne miejsce. Słuchajcie, przenoszenie ekwipunku na ramieniu, tak jak teraz celowo pokazuję, jest to najgłupszy i najbardziej niszczący dla człowieka sposób przenoszenia ekwipunku. Najprościej przenosić jest ekwipunek na plecach bądź na biodrach. I tutaj cokolwiek ktoś by mi nie mówił, że są plecaki przystosowane, techniczne do chodzenia po górach i tak dalej, zgodzę się w kwestii plecaków turystycznych, że są bardzo wygodne. Zgodzę się w kwestii dopasowania, pod warunkiem, że ktoś potrafi dobrze dopasować swój plecak do swojego kształtu ciała. Pamiętajmy, że zaczynając chodzić po górach, w ogóle zaczynając chodzić, mamy zupełnie inne ciało, zupełnie inny kształt niż jak już chodzimy w trakcie, więc te plecaki trzeba po prostu sukcesywnie wymieniać. I to nie jest tak, że to będzie jeden plecak na całe życie. Tak samo jak nie ma noża uniwersalnego, tak samo nie ma uniwersalnego plecaka, który będziecie mieli na całe życie, ponieważ wasz organizm, nie wiem w jakim jesteście wieku, zakładam, że jest ileś tam osób, jakiś procent widzów, którzy dopiero się rozwijają w tym temacie, będzie ewoluował. Natomiast osoby starsze zdecydowanie stracą na wadze, chodząc, ruszając się, uprawiając aktywność ruchową. Stąd też także wasze ciało będzie w jakiś sposób ewoluowało. Przenoszenie najprostsze jest na plecach, bo na plecach ten ciężar na ramionach jest rozłożony w miarę równo, pod warunkiem, że zdołamy, potrafimy, mamy wiedzę na temat odpowiedniego rozkładania ciężaru w plecaku, na temat odpowiedniego pakowania swojego plecaka. Natomiast istnieje też coś takiego jak rozłożenie plecaku na biodrach. Zapewne spotkaliście się z plecakami, które posiadają pasy biodrowe. Plecakami, które są plecakami głównie turystycznymi, ale także są plecaki z kategorii plecaków militarnych. Zresztą chyba wszystkie plecaki w tej chwili, albo większość powyżej 30 litrów, jest zaopatrzona w mniejszym czy w większym stopniu, czyli w szerszy, węższy, bardziej lub mniej rozbudowany pas biodrowy. Poczekajcie, bo jedzie samochodzik, choć tu, a my sobie z Korą idziemy i musimy tutaj samochodzik przepuścić. Samochodziku filmować nam nie wolno oczywiście, bo są rejestracje, a my jesteśmy w lesie, gdzie samochodzikiem się nie powinno wjeżdżać. No ale niestety jest to szlak pieszy, jest to szlak czarny, który łączy się w pewnym momencie z drogą świętego Jakuba do Santiago de Compostela. I dzisiaj właśnie kawałeczek tym szlakiem przejdziemy, żeby się po prostu rozruszać. Biorąc pod uwagę rozłożenie wagi na plecach, na ramionach,
trzeba się nauczyć odpowiednio pakować plecak. Niemniej istnieje możliwość przenoszenia ładunku na biodrach. Pokazywałem Wam już nerkę, którą otrzymałem w prezencie od Krzysia i dzisiaj zaprezentuję Wam taki one day pack, bardzo komfortowy one day pack, ale dlaczego taki jednodniowy pakunek chcę Wam zaprezentować? Z bardzo prostego powodu, ponieważ jak wiecie, staram się minimalizować swój ekwipunek, ograniczać go w jak największym stopniu i staram się używać plecaków do 20 litrów, jeżeli wychodzę na mniej niż 5 dni, albo 20-litrowy plecak. Natomiast jak wychodzę na więcej niż 5 dni, to w dalszym ciągu jeszcze, mam nadzieję, że ten sezon, dokąd jeszcze nie spuszczę bardziej z wagi, bo już trochę zszedłem, będzie mi służył Deuter 36 litrów, którego już używam piąty sezon. Zaraz Wam zaprezentuję, jak sobie trochę przejdę, bo ja go zaraz ubiorę oczywiście na biodra, żeby nie jeść jak głupek. Dlaczego w ogóle, skąd idea, nie? One day pack, taka jednodniowy ekwipunek. No to jest taka, jedni nazywają to pierwszą linią, inni nazywają to nie wiem, EDC. Natomiast jeżeli macie mały plecak, który sięga do końca Waszych pleców i tutaj poczytajcie opracowania naukowe, kto by mi nie mówił i w jaki sposób, że plecaki turystyczne są wygodne. Tak, oczywiście one są wygodne, natomiast jak sięgniecie do badań naukowych, najbardziej wygodnym plecakiem, który zaprojektowano do tej pory, jest Fjällräven Kanken. I tutaj jest to bezsprzeczne i na podstawie projektu Kankena, który odbył się w 70-tych latach, aby wyprostować plecy dzieciom szkolnym, powstały plecaki typu Grenland, ten, który ja na przykład używam, albo jeszcze jakieś tam plecaki ze stajni Fjällräven. Nieistotne, nie będę tutaj zachwalał marki, chociaż zachwalę. Koszula wiskozowa z Fiala szybko schnie, rewelacyjna, seriowik, polecam. Mogę sobie trochę tutaj pozachwalać Fiala. Krótkie spodnie, też fialowe, z G1000, w góry jak najbardziej polecam. Dobra, pozachwalałem, poreklamowałem. Teraz zakładam swoją nerkę na pas biodrowy i idę dalej. Jeszcze tylko dwa słowa, skąd w ogóle pomysł, tak? Plecak, którego ja używam, sięga mi do końca pleców. I w tym plecaku, takie było założenie, że pomieszczę cały swój ekwipunek typu jedzenie, typu rzeczy do spania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co w mniejszym bądź większym stopniu mi się udaje, aczkolwiek do dołu plecaka do tej pory dopinałem karimatę na karabinkach, jak widzieliście. Na ten moment trochę się to zmieni, ponieważ stałem się posiadaczem szczęśliwym materaca pompowanego, wreszcie nareszcie. Będę sobie go używał i coś Wam może powiem na koniec sezonu, jak on się sprawdził, bo to jest taki trzysezonowy temat. Wiosna, lato, jesień, to nie jest materac na zimę. Coś będę mógł powiedzieć końcem roku, jak zapytacie, albo jak sam zechcę o tym mówić. I ta karimata mi odeszła. W momencie, jeżeli karimata mi odeszła, to pojawiła mi się pusta przestrzeń, którą mogłem zagospodarować właśnie takim one day pack, taką nerką, w której będę przenosił rzeczy właśnie na biodrach, na pasie, aby jeszcze bardziej móc rozłożyć optymalnie ciężar, który będę dźwigał. Po co w ogóle bawić się w rozkładanie ciężaru przy minimalizmie, tak? Słuchajcie, w wieku 20-30 lat, nawet może 40 nie trzeba, ale jak ktoś jest już troszkę starszy i ma problemy ze stawami,
ma na przykład o 50 sznitów na nodze, tak jak ja, i powycinane stawy w palcach tutaj, w stopie po wypadku, to już trzeba się zastanowić nad tym, żeby się troszeczkę nie przeciążać, żeby troszeczkę się przyszanować. Oczywiście ja nikomu nie polecam chodzenia w góry w sandałach, żeby była jasność. Natomiast no nie ja jestem fachowcem, bo ja się połamałem, miałem otwarte złamanie trójkostkowe, prawda, 5 czy 6 lat temu już, ale zapewniam Was, że miałem złamanie w wysokich butach, a nie w niskich, bo doszedłem do wniosku, że w niskich butach stopa inaczej pracuje. To jest to samo, jak chodzicie na przykład bosą stopą po kamieniach w rzece, tak? To zupełnie inne uczucie niż chodzenie w butach i tak dalej, i tak dalej. Możecie pooglądać pana Cody Laudina, który chodzi na bosaka praktycznie wszędzie. Także ja uczę się chodzić w sandałach już któryś rok, trzeci bodajże. Wszystkie swoje przejścia, które miałem, takie letnie, letnio-jesienne, późno-wiosenne, właśnie robię w sandałach. I jestem na razie mega zadowolony. Z racji tego, że znowu trochę poreklamuję, z racji tego, że miałem takie problemy, a nie inne ze stopami, bo mam tutaj, jak widzicie, powycinane wszystkie stawy w palcach. A tutaj ślady po właśnie złamaniu trójkostkowym. Tutaj po kolejnych rzeczach, które mi rozcinali, wycinali. Także postawiłem na buty, które mają podeszwę, która jest zaprogramowana na podstawie 260 tysięcy chodziarzy. Brany był odlew stopy z tych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Jest to oczywiście marka duńska Eko, skandynawska. Jedni mówią, że jest dobra, inni mówią, że jest zła, jeszcze inni twierdzą, że jest zła, a po prostu nie kupili jej, bo jest za droga. Ja twierdzę, że jest rewelacyjna dla mnie, a co Wy z tym tematem zrobicie, to już, że tak powiem, Wasza sprawa. Zrobiło nam się 12 minut, 33 sekundy. Dobra, zacznijmy zatem od tego, w jaki sposób komfortowo na jeden dzień wybrać się. Ale miejcie świadomość tego, że to nie jest taki komfort, no bo każdy inaczej odczuwa komfort, jakiś super, hiper hotel i tak dalej. Niemniej jednak jest to komfort dla mnie o tyle, że ten sam sprzęt, który mam na swoich biodrach, który noszę, on wchodzi mi pod plecak, mam go na każdej wycieczce w góry pod plecakiem i pracuję. Współpracuje, ma współpracować z plecakiem. W tej chwili sobie można powiedzieć, że to testuję, w jaki sposób ja wytrzymam na tych biodrach, ile mogę unieść i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo to też nie możecie nawalić jak świni do tobołka, czy do koryta, przepraszam. Natomiast trzeba sobie potestować, ile wy jesteście w stanie udźwignąć, nie? Ile ja jestem w stanie udźwignąć, tego jeszcze nie wiem, ponieważ któryś raz dopiero sobie to rozwiązanie testuję. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zostańcie ze mną. Prawie 14 minut. No, idziemy już po czarnym. Właściwym. Samo przenoszenie tego typu ekwipunku nie jest problematyczne, bo dlaczego ma być problematyczne? Wygląda to... Sorry, ale mam taki statyw dzisiaj. Wygląda to mniej więcej tak. Postaram się wbić gdzieś ten statyw i Wam pokazać. Nie jest to też jakieś bardzo obciążeniowe, jeżeli chodzi o biodra. Niemniej jednak trzeba pamiętać o tym, że dwie rzeczy. Nie możemy założyć pasa twardego, czyli tutaj chustka armijna, szwedzka, czy jakakolwiek inna, to jest genialne rozwiązanie, ponieważ jest miękka, nie wpija Wam się w ciało, zwłaszcza jeżeli
tego ciałka trochę macie, a ja tak jak powiedziałem, nie jestem jeszcze w pełni zadowolony z moich warunków fizycznych w tym sezonie. Za mało chodziłem, więc chustka. Chustka jest miękka i nie przylega za bardzo do ciała. Oczywiście chustka działa tak samo jak pasek. Możecie na niej przytroczyć nóż, aczkolwiek pokażę Wam dzisiaj inne rozwiązanie. Pokażę Wam rozwiązanie, które od pewnego czasu mi się sprawdza. Jest to rozwiązanie dobre. Możecie doszyć sobie do szlufki, ponieważ sama szlufka, w zależności w jakich spodniach jest, nie? Z jakiego materiału, w dżinsach powinna wytrzymać. Możecie doszyć sobie taki kawałek albo po prostu kupić spodnie dedykowane, żeby wpiąć karabinek. To jest karabinek, który może pociągnąć ponad 2 tony. To jest karabinek wspinaczkowy. Dlaczego warto mieć taki karabinek przy sobie zawsze, niezależnie od tego, gdzie jesteście? No, jeżeli jeździcie samochodem, no to sprawa jest oczywista. Jeżeli jesteście w górach, to uważam, że też sprawa jest oczywista, bo różne są sytuacje, gdzie nawet tutaj użycie tego karabinku dla kogoś innego bądź pożyczenie komuś będzie mogło znacznie ułatwić. Może nie pomóc, ale ułatwić na pewno. Nawet w przypadku pożyczenia tego służbom ratunkowym. Kolejna sprawa, mając taki karabinek, jesteście w stanie rozwiesić bardzo fajnie poncho czy płachtę, zrobić sobie zadaszenie. Mając 2 karabinki tego typu, jesteście w stanie rozwiesić hamak, bądź na przykład mając baszę brytyjską albo amerykańskie oryginalne poncho, zrobić hamak, wkładając 2 kamienie w każdej ze stron, wiążąc sznurkami. Tak więc karabinki jak najbardziej są wskazane. Taki karabinek to nie jest majątek, kosztuje 29 zł i to jest cena detaliczna sugerowana. Tak więc myślę, że się nie zrujnujecie, bo są karabinki dedykowane do hamaków, które są wiele droższe, a wspinaczkowe karabinki, które mają porównywalnie chyba nawet większy udźwig niż te do hamaków, są 3-krotnie tańsze. Także zapraszam do sklepów górskich. Po około 3 kilometrach, bo tyle przeszliśmy na ten moment, pojawił się lekki dyskomfort w przenoszeniu nerki. Bardzo lekki dyskomfort, ponieważ jak wiecie albo nie wiecie, całe Karpaty, Sudety, Beskidy są skonstruowane tak, że się idzie pierwsze do góry, później na dół, nie? No i jeżeli mamy takie troszkę szpiczaste podejścia, nasz organizm pracuje, nasze biodra przede wszystkim pracują, no bo to biodra dźwigają ten ciężar. I w momencie, jeżeli nerka jest za bardzo zapakowana, no to ta nerka nam opada. Powoli nam opada i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sposób na to jest taki, że można sobie związać dodatkowo, zacieśniając ten pas biodrowy. Niemniej jednak nie jest to sposób dobry, albo może inaczej, może jest skuteczny, ale nie jest na tyle komfortowy dla mnie, abym to robił. Zwłaszcza, że
nie maszeruje się w górach na jakieś tam małe wycieczki, chociaż czasami też, tylko bardziej na te większe. Przynajmniej w moim przypadku tak to wygląda. Dlatego też będę musiał odciążyć nieco tę moją nerkę w przyszłości, aby troszkę inaczej to wszystko współgrało. Błędem jest to, że wziąłem dzisiaj ten one day pack, czyli jednodniowy ładunek na siebie, po to tylko, żeby właśnie przetestować i żeby Wam pokazać, nawet może troszkę z mojej próżności, co mieści się w środku, co może zmieścić się w środku. I jest tam kupa niepotrzebnych rzeczy, których zakładam, że część przenoszę w plecaku, bo tutaj nie możemy mówić o niepotrzebnej rzeczy w kategorii tego, że jest to woda na przykład, bo woda musi być na jednodniowym wyjściu zawsze. Natomiast możemy mówić o tym także, że ta woda na kilkudniowym wyjściu znajdzie się po prostu w plecaku, więc nie będzie tak obciążała tej nerki, tych bioder. Natomiast jak widzicie, w dalszym ciągu idę, niczego nie poprawiam, czuję się bardzo komfortowo, mam wolne ręce, nie mam nigdzie szelek, nie mam nigdzie przewieszonych pasków od chlebaka i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to dla mnie bardzo optymalne rozwiązanie przenoszenia właśnie takiego ekwipunku na pasie, nie? O. Tak to mniej więcej wygląda. Dobra, obiecałem pokazać patent na przenoszenie noża. Pamiętamy o patencie na smycz dla psa, tak? Że jeżeli mamy smycz zwijaną, to sobie możemy na paseczku fajnie, nie? Patent przenoszenia noża. No to jest właśnie karabinek. Na tym karabinku jest nóż. Ten nóż doskonale, świetnie się poddaje, tak? Przy jakichkolwiek skłonach i innych wygibasach na pewno nie zagrozi waszemu życiu. Nawet przy upadku ten nóż podda się do tego stopnia, że nie poczujecie, że ten nóż tutaj akurat posiadacie. Natomiast tak jak mówię, no trzeba pokombinować, żeby doszyć sobie, ponieważ zupełnie inaczej taki karabinek zachowuje się na szlufce bezpośrednio, zupełnie inaczej na takim dingsie, nie? Do którego wpina się karabinek. Ale to już zostawiam Wam. Włączyłem się trochę niepotrzebnie, bo przebiegały sarny, ale nie zdołałem, nie zdążyłem. Ostatnio sporo saren. Teraz jesteśmy na podejściu w ogóle takim dość mocnym. Dlatego też będę sapał, bo po tej chorobie, albo może w trakcie, nie za bardzo mi się dobrze oddycha, także wybaczcie. Natomiast sarny przechodziły 2 lata temu, czy 3 lata temu, 2 watahy wilków tutaj i wytłukły trochę saren. I przez te 2 czy 3 lata, ja nie pamiętam, to było albo 2 albo 3 lata temu, tych saren nie było przez ten okres czasu. Teraz jest odrodziły się te sarny i bardzo fajnie, bo jest ich sporo. Las jest piękny. Chcę podejść jeszcze wyżej, żeby pokazać Wam połączenie, bo teraz idziemy, jak widać, lasem i blastem naokoło. Chcę Wam pokazać połączenie lasu iglastego z lasem liściastym. Pięknie to wygląda. Tu już mamy połączenie 2 szlaków, bo będziemy dochodzić za chwilę do szczytu. Za nami jest jakieś 5 km, a mamy zrobić 7 dzisiaj.
Czyli jeszcze dwa nam zostały. Nie jest to jakaś uciążliwa droga. Zwłaszcza, że kawałek można podjechać samochodem, co też uczyniłem z racji na mój stan zdrowia, bo w przeciwnym wypadku to bym w ogóle nawet samochodu z domu nie wyciągał. Ale warto się leczyć w takich warunkach, nie? Natomiast gdybym miał przejść w lesie, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, myślę, że wiele osób to potwierdzi i podtrzyma to, co powiem. Gdybym miał przejść w lesie gorączkę wysoką, duszności, kaszel, które trwają i trwają i trwają kilka dni, przy tego typu pogodzie spoko, ale przy większej wilgotności, przy większym nasyceniu wodą, przy większym opadzie atmosferycznym, nie mówiąc tutaj o mrozie i śniegu, byłoby słabo. No pewnie dlatego średnia wieku w latach traperów była dużo, dużo niższa niż w XXI wieku, gdzie jednak ta cywilizacja trochę postępuje. Tak więc cywilizacja też jest bardzo potrzebna, ale mądra cywilizacja jest potrzebna. Tak mi się wydaje. Oglądałem właśnie leżąc w łóżku krokodyla Dundee. I właśnie mądra cywilizacja jest potrzebna, a nie mrowisko, mrowie ludzi, gdzie nikt nikogo nie zna i każdy sobie jest obcy. To miejsce właśnie chciałem wam pokazać. Tutaj łączy się las iglasty. Wychodzimy z iglastego i wchodzimy do liściastego. Zazwyczaj jesienią wygląda to tak, że wychodzimy z takiej ciemni i idziemy w stronę światła. Fajnie to jest, nie? Fajnie to tak się komponuje. Natomiast, widzicie, co jest jeszcze fajne w przenoszeniu noża w ten sposób, nie? Przede wszystkim to, że jeżeli ten nóż wam jest niepotrzebny w czasie marszu, to ten nóż może sobie leżeć w plecaku, w nerce, gdziekolwiek indziej. Natomiast w momencie, kiedy dochodzicie na przykład na nocleg, czy na miejsce biwakowania, no to macie w tym momencie nożyk pod ręką, nie? Okej. Idę dalej w takim razie. Chyba tyle na ten moment chciałem wam pokazać. Ostatnie 500 metrów. Idziemy tam. Słuchajcie, trzy ważne rzeczy, które powinniście obejrzeć, czy to na moim kanale, czy na kanale innych, bądź poczytać, bądź skonsultować się z naszymi wspaniałymi GoProwcami, przewodnikami beskidzkimi, albo na przykład z ratownikami medycznymi w niektórych momentach. To są takie: kleszcze, żmije i burza. To są trzy rzeczy, które nieprzyjemne, survivalowe, mogą zdarzyć się wam w górach. Jeżeli chodzi o kleszcze, macie film na moim kanale, ale nie jest to jakiś film, gdzie ja przedstawiam nie wiadomo co. Jeżeli chodzi o żmije, to że ja chodzę w sandałach właśnie i to, że ja wychodzę z założenia, że nie boję się żmii, bo wielokrotnie mnie ukąsiła i w momencie, kiedy człowiek jest zdrowy, to jest w stanie sobie z tym poradzić. To nic nie znaczy. Proponuję tutaj kontakt z lekarzem, żeby określił wasz stan zdrowia i powiedział wam, jak się macie zachować, bo tego z filmów nie wyciągniecie. Tego wam filmy nie powiedzą. I burza. O burzy można mówić dużo, ale rzeczywiście w górach to jest bardzo niebezpieczne zjawisko.
i proponuję, pooglądajcie sobie materiały, czy chłopaków, nie wiem kto to, bushcraftowy, Marcin, pozdrawiam, nakręcił. Możecie też sięgnąć do mojego materiału o burzy. Trzeba być na takie historie przygotowanym właśnie w górach, bo maj, czerwiec to są takie miesiące, gdzie tych burz jest sporo. Lipiec już trochę mniej, ale lipiec, pamiętajcie, że to jest tak naprawdę pora deszczowa, zawsze była w Polsce i największy opad jest. Natomiast maj i czerwiec, jak się wybieracie w góry, to trzeba mieć świadomość tego, żeby wiedzieć, jak się do burzy przygotować. Idę na szczyt. Może wyjdę. Szczyt. Bez widoków, ale szczyt. Proszę bardzo. Droga świętego Jakuba. Beskidzka. Dla jasności, którędy szliśmy. Myśmy szli z Łękawicy. Z Żaru. Szczyt bez widoków. Jak to bez widoków? Popatrzcie, jakie widoki. Piękne. Piękne, nie? O, no tu widok najpiękniejszy. Na szczycie można sobie zapalić ognisko w lesie. Przynajmniej tak, co po niektórzy twierdzą. Nie będziemy tu spędzali czasu z tego powodu, że mamy 12:05, a o godzinie 14:00 ma być burza. Ja jeszcze chcę zejść, pokazać wam ten cały szpaw, który mam na sobie i który postanowiłem w ogóle wam pokazać i no, to jest ten materiał generalnie o tym szpasie ma być, o tym sprzęcie, a nie o tym, że ja sobie chodzę po górach, bo się leczę, nie? Także wracamy z powrotem. No to przejdźmy do sprzętu tak zwanego. Pierwsza rzecz to jest portfel, bo to noszę ze sobą na co dzień i postanowiłem pokazać wam jego zawartość. To jest zagrawka, która jest zawsze wpięta w portfelu. Taśma opatrunkowa do przytrzymywania opatrunku. Igła, nici, duża agrawka, troszkę taśmy naprawczej. Chusteczka do czyszczenia okularów nasączona spirytusem, czyli może służyć do przemywania ran, a także do rozpalenia ognia. Kawałek drucika stalowego. Oczywiście uniwersalna torebka na psie odchody. Węgiel. Szmatka do wycierania okularów z mikrofibry, która także służy do wycierania, a także może służyć jako doskonała rzecz do rozpalenia ognia. Środek przeciwbólowy, drugi węgiel, to jest gaza, kompres gazowy, chusteczka higieniczna oraz wewnątrz tabletki do uzdatniania wody. I plastry samoprzylepne na rany. I ostatnią rzeczą, którą przenoszę w portfelu, jest lupa Fresnela, która pomaga mi w czytaniu oraz może służyć do rozpalenia ognia. Mój portfel ma kilka przegród, więc tutaj wszystkie te rzeczy mieszczą się doskonale. Jest to zamykane suwakiem, a sam portfel jest spinany i bardzo komfortowo się go przenosi. Jeżeli chodzi o samą nerkę, to mam do niej przymocowaną smycz dla kory. Tutaj celowo przymocowałem nóż do drugiego końca. Jeżeli chcecie wiedzieć, jaki nóż wybieram w góry, to odsyłam na mojego bloga. Tam tłumaczę, co i jak. Ta nerka ma doskonałą rzecz. Jest spinana na klamry, gdzie na przykład możecie włożyć sobie dodatkowo mokrą rzecz, jak po prostu złapie was deszcz, czy burza, czy cokolwiek innego. Pamiętajmy, że zawartość tej nerki nie jest zawartością standardową, którą będę nosił pod plecakiem. Ponieważ na pewno nie będę nosił wody w tej nerce. Problem zniknął po ubyciu pół litra wody. Tutaj
wypiliśmy nieco. W nerce dodatkowo zapas jakiegoś suchego prowiantu, w tym przypadku suchary, kubek do picia wody dla kory. Celowo zabrałem z domu zestaw do gotowania, no ale ten zestaw będzie oczywiście w plecaku. Pamiętajcie, że nie samą kiełbasą i mięsem człowiek żyje, a biorąc pod uwagę, że chcemy coś ze sobą zrobić, na przykład tak jak ja, czyli zrzucić parę kilogramów, to mieszanki typu owsianka są dobrym pomysłem. Dobrym pomysłem też są żele. Tutaj kubek i podgrzewacz. Łyżka, ponieważ myślałem, że tą owsiankę będę jadł, być może ją zjem. Pokrywka do kubka. Moje poncho. I cała torba niepotrzebnych rzeczy, które właśnie za moment wam przedstawię. Zanim zacznę omawiać ten sprzęt, ta nerka ma tutaj taki pokrowiec siatkowy, kieszonkę, gdzie noszę dwa woreczki oczywiście na psie odchody, które są dla mnie uniwersalne, na przykład, żeby zabezpieczyć smartfona albo opatrunek na przykład. Kolejną sprawą jest papier toaletowy, chusteczki nasączone i chusteczki higieniczne. Taki pakiet mam zawsze ze sobą oraz dwa czyściki do okularów. To się zawsze przydaje. Praktycznie nic nie waży. Jest w moim odczuciu bardzo fajnie zabezpieczone właśnie tymi workami. I mi wystarcza. Tutaj mam paliwo stałe, które mam do podgrzewacza, zapałki i tampon jako rozpałka, latarka, oczywiście ona może być także latarką do ręki, a tak działa jak czołowa, nie? Zapalniczka, apteczka, która dodatkowo jest zaklejona taśmą. Tak wygląda wewnątrz. Nożyczki także się mieszczą. Jest to bardzo minimalistyczna apteczka, aczkolwiek nie mam zamiaru robić operacji na żywym organizmie. Trzy czyściki do okularów. Zestaw naprawczy, w którym jest taśma McKnight, łatki do rzeczonego mojego nowego nabytku, czyli do materaca, igła nici, agrafka. Jak widzicie, pewien sprzęt powiela się z tym, co noszę w portfelu, no ale tak to ma działać. Sznurek, krzesiwo, akurat dzisiaj takie. Kartki i długopis. To wszystko mieści się w nerce z Decathlona, która ma swoje zapięcie, które chowa się tutaj, pasek. Dlaczego to jest takie wygodne? No dlatego, że choćby jeżeli idziecie na toaletę, to zabieracie ze sobą właśnie tylko i wyłącznie ten pakunek. Ostatnim elementem, który jest, to jest chustka do nosa, którą pokazywałem wam już w poprzednim materiale, która chroni mnie przed słońcem. I oczywiście najważniejsze, czyli dobranie właściwego ubrania, właściwej odzieży, butów pod konkretne wyjście. Tutaj nie będę odkrywczy znowu, jak po raz któryś powiem, że to jest bardzo ważna rzecz, aby dobierać ubranie pod konkretne wyjście.
miejcie pełną świadomość tego, że idąc na taką wycieczkę jak dzisiaj, zabrałbym ze sobą tylko to. Zawiesiłbym sobie to na karabinku tutaj, o. I to by sobie fajnie dyndało. I w zupełności to by mi wystarczyło. Miejcie też świadomość tego, co powiedziałem na początku materiału, że właśnie bawię się, podkreślam, w testowanie tego, co mogę przenieść w nerce Armii Stanów Zjednoczonych i czy przysporzy mi to więcej pożytku, czy więcej kłopotu, idąc w góry na dłuższą trasę. Ja wiem, że być może są zwolennicy noszenia dużych plecaków, też byłem. Natomiast uwierzcie mi, że z biegiem czasu pewne priorytety się zmieniają. Tak samo jak zmienia się choćby nawet priorytet zakupu samochodu. Jak jesteśmy młodzi i piękni i wydaje nam się, że możemy wszystko, to kupujemy sobie sportowe samochody, kabriolety na lato i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak już nam doskwiera takie zastanowienie się nad tym, co jest potrzebne tak naprawdę, to staramy się iść w kierunku vana albo w kierunku samochodu rodzinnego. Tak to jakoś wygląda, na takim prozaicznym przykładzie oczywiście. Dlatego też miejcie świadomość, podkreślam ponownie, że na wycieczkę typu, myśmy dzisiaj przeszli między 12 a 14 km, nie pamiętam, znaczy nie pamiętam, nigdy nie wiem ile tak naprawdę, załóżmy, że te 12 przeszliśmy, całkiem spokojnie wystarczyłaby mi woda. Gdybym chciał się rozbić dzisiaj na przykład, nie wiem, na pewno nie, aby zostawać na noc, no to taki zestaw to jest w ogóle mega wypasiony zestaw. Natomiast jeżeli pójdę z takim zestawem, w takiej konfiguracji w góry, to wiem, że będzie to porażka, bo przede wszystkim na pewno nie znajdzie się tutaj kubek, na pewno się nie znajdzie tutaj podgrzewacz, na pewno się nie znajdą tutaj dwie butelki z wodą, na pewno się tutaj nie znajdzie jedzenie w takiej konfiguracji, tylko przede wszystkim, jeżeli chodzi o jedzenie, to tylko i wyłącznie suchy prowiant albo żel w góry, w takiej nerce oczywiście. Batonów energetycznych nie preferuję, bo nie do końca wierzę, że one są zdrowe, aczkolwiek to jest tylko moje zdanie, co nie? No i chyba tyle, co miałem do powiedzenia. Dlaczego podkreślam, że na takie wyjścia nie zabrałbym pewnych rzeczy? No dlatego przede wszystkim, żebyście nie podchodzili do tego, o, gość idzie w góry, przejdzie sobie 12 km prostą trasą i musi brać ze sobą poncho, coś tam, coś tam, coś tam. No wiecie co, można wziąć parasol, nie? Tylko pytanie, co jest bardziej uniwersalne. Parasol to jest świetna sprawa w górach. Oczywiście nie podczas burzy, ale to jest świetna sprawa w górach, naprawdę świetna sprawa w górach, zwłaszcza jak są teraz te małe parasole i tak dalej. Ja w swojej Skodzie mam taki, dostałem parasol pod siedzeniem, mam schowek na parasol i czasami używam. To jest doskonałe rozwiązanie w góry, bo zakrywa was i zakrywa wasze bagaże i tak dalej, i tak dalej. Natomiast poncho ma to do siebie, że jeżeli chcecie na czymś usiąść, a jest na przykład mokro albo wilgotno, to poncho zdecydowanie jest lepsze od parasola. Jeżeli chcecie schronić się przed wiatrem, i nie mówię tutaj o rozbijaniu, naprężaniu poncha, tylko po prostu idąc. Czasami przykład, dobra, droga z Przełęczy Kocierskiej na Kiczerę. Szlak, chyba to jest czerwony, element małego szlaku Beskidzkiego. W momencie, jak wyjdziecie już na Przełęcz, to idziecie cały czas szczytami gór. W momencie, jak wieje wiatr, jesteście w krótkich spodenkach, zaraz po wyjściu jesteście spoceni, nie macie wierzchniej warstwy typu, no nie wiem, polar, soft shell, bo to jest wszystko, znaczy polar jest jeszcze w miarę lekki, ale soft shell to w ogóle
jest ciężki, ale na przykład macie poncho na takim właśnie pasie, to uwierzcie mi, że to poncho jest w stanie ochronić was na tyle przed wiatrem, że przejdziecie tą drogę idąc, ruszając się, bo pamiętajcie o tym, że jeżeli jesteście w ruchu, jeżeli zachowujecie ruch, to wam nie jest tak naprawdę zimno. Zimno wam jest dopiero wtedy, jak staniecie. Więc w momencie, jak wyjdziecie na górę i zacznie wiać wiatr, to sięgacie sobie do takiego tego wariata, wyjmujecie sobie poncho, czy wyjmujecie sobie takiego anoraka, jakiego wam pokazywałem, jeżeli na przykład w takim czymś znajdzie się u was anorak w takim zestawie, ubieracie go i idziecie nadal, nie? Lepszym rozwiązaniem jest poncho. Dlaczego lepszym rozwiązaniem jest poncho? Bo poncho jest bardziej przewiewne i tutaj nie spocicie się. Poza tym ubranie na siebie anoraka, który jest podszyty polarem czy jakąkolwiek inną ociepliną, na spocone, mokre ciało też nie jest dobrym rozwiązaniem. Dlatego stąd ja upieram się przy poncho właśnie. I na pewno poncho, gdybym szedł i sprawdził prognozę pogody, wiedziałbym, że będzie burza, to na pewno poncho. Zdecydowanie woda, no bo to wiadomo, to się rozumie samo przez się. Natomiast zdecydowanie nie brałbym tego całego szpasu ze sobą, tak? Bo to jest zupełnie niepotrzebne w momencie, kiedy macie ze sobą portfel, w którym tak naprawdę możecie mieć wszystko. Nie zajmuje to wiele miejsca, wierzcie mi, a tak naprawdę jeżeli, przepraszam bardzo, jeżeli potraficie znaleźć zastosowanie dla tych rzeczy, a zakładam, że tak jest, no bo wszyscy jesteśmy kreatywni i uczymy się przede wszystkim na doświadczeniach swoich własnych i na błędach, no to potraficie użyć rzeczy, które macie w swoim zestawie, w portfelu, czy by to nazwać zestawem przetrwania, czy zestawem EDC, jak sobie tam życzycie, to sobie nazwijcie. Niemniej jednak pierwszą sprawą, znowu mówię to z pełną odpowiedzialnością, jest kreatywność po prostu, żeby wiedzieć, do czego użyć drucika, wiedzieć, do czego użyć agrafkę, albo żeby wiedzieć, że właśnie lepiej jest użyć drucik, żeby nie zmarnować i nie zniszczyć agrafki, bo być może się przyda jeszcze, żeby coś z niej zrobić, nie? Także z mojej strony chyba na dzisiaj tyle. Ja zapraszam was serdecznie w Beskidy, zostańcie w duchu i zapraszam do lasu.